Słoń King został uwolniony przez dzieci z wąwozu. Słonie afrykańskie mierzą od 6 do 7,5 metra wysokości. Lew afrykański znajdzie się na pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich. Zwierzęto zostało zabite przez stasie w trakcie porwania. Małpy często obserwowały karawanę podczas podróży, głośno krzycząc i piszcząc. Termity. Karawana mijała kopce termitów termitiery podczas podróży. Wilk pustynny. Drapieżne zwierzę próbujące zaatakować karawanę. Wąż domowy. Dziś wykorzystywany do celów rekreacyjnych i sportowych oraz jako zwierzę pociągowe. Przez pewien czas stanowił środek transportu karawany, którym uczestnikami byli stali inali. Goryl. Rodzaj ssaka z rodziny człekokształtnych. Jest w stanie podnieść ciężar o masie 980 kg. Zaatakował na Siwu, chcąc go porwać. Nie to pewnie, dawni mieszkańcy Baobabu, które musieli się stać innymi wraz z towarzyszami. Ponik polny. Potoczna nazwa owada oznaczająca skaczącego szarańczaka, wydającego dźwięk poprzez pocieranie tylnych nóg o pokrywy. Nel go obserwowała. Bawoły są zaliczone do bydła. Największe osobniki osiągają do 170 cm wysokości. Zranione bawoły są bardzo groźne dla myśliwych. Saba za nim pobiegł, by na niego zapolować. Kali uratował psa, który mógłby zostać przez bawoła staranowany. Hieny jedzą wszystkie małe i średniej wielkości ssaki kopytne, zwłaszcza gnu. Niekiedy zdarza im się upolować jakąś dużą zdobycz, jak bawół afrykański lub młody hipopotam. Te drapieżne zwierzę próbowało zaatakować karawanę. Wielbłąd jednogarbny. Służył za główny środek transportu dla porywaczy. Największy wielbłąd mierzy do 3 metrów długości. Muchy tsetse ukąsiły podopiecznych geografów Henryka Lintego, którzy zapadli w śpiączkę. Osiągają zazwyczaj długość około 12 mm. Przypominają wyglądem muchę domową. Gołębie. Ich podrodzina obejmuje gatunki występujące na całym świecie oprócz Antarktydy. Było ich dużo w Portsajdzie. Saba. Pies rasy Mastiff. To prezent na Boże Narodzenie dla Nel od ojca. Charakteryzuje go masywna budowa ciała, szeroka klatka piersiowa, mocne kończyny, duża głowa z krótkim, szerokim pyskiem. Psy tej rasy, gdy staną na dwóch łapach, potrafią być wyższe od dorosłego człowieka. Pętarka czarna. Gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny perlic. Staś polował na nie, aby zapewnić pożywienie członkom karawany w drodze na pustynię. Skorpion. Ukąsił panią Olivier tuż przed wyjazdem dzieci do ojców na święta Bożego Narodzenia. Występują od tropików po część cieplejszej strefy umiarkowanej. Boa dusiciel. Gatunek węża z rodziny dusicieli. Prawdopodobnie największy mieszkaniec baobabu Kraków. Pelikany. Staś nie polował, gdy przebywał w Portsajdzie. Długość ich ciała waha się od 105 do 188 cm. Żyrafa. Karawana mijała niejednokrotnie żyrafy podczas swojej podróży. Najwyższa żyrafa na świecie mierzy 6 metrów wysokości. Nosił pakunki i bagaże karawany, zanim Staś uwolnił słonia Kinga, wysadzając skałę. Pszczoły. Kali wykradał im słodki nektar. Owady te potrafią w locie osiągnąć prędkość do 32 km na godzinę. Antylopy. Charakteryzują się lekką budową ciała, małą głową, długą szyją i długimi kończynami. Zamieszkują Afrykę i Azję. Bohaterowie powieści widywali je podczas podróży. Wobo. Pantera. Strasznie bał się go Kali, bo uważał, że nie ma nic gorszego niż to zwierzę. Wobo chciał zaatakować Nel, jednak Staś zastrzelił go. Bananowiec. Ten gatunek drzewa osiąga nawet 15 metrów wysokości. Banany były źródłem pożywienia dla członków karawany. Mnóstwo ich było na górze Lindego. Bambus. To roślina, która wznosi się na wysokość od 1 do 20 metrów. Staś i Nel budowali latawce z bambusa i rybich pęcherzy. Figowiec. Drzewo z rodziny morwowatych, występujące na terenie Azji, Afryki i Europy. Jego owoce to figi. Stanowiły źródło pożywienia Stasia, Nel, Kalego i Mei. Daktylowiec. Drzewo wiecznie zielone o długich, pierzastych liściach tworzących piłopusz na szczycie kłodzin. Daktylami często posilali się Staś i Nel. Mimoza. To różowe kwiatki, które zbierała Nel przed atakiem Bobo.
wyróżniają się niezwykłą czułością na dotyk. W momencie dotyku roślina reaguje zamykaniem i składaniem liści. Baobab to jedno z największych drzew na świecie. Pojedynczy baobab afrykański może zgromadzić nawet do 120 tysięcy litrów wody. Owoce baobabu afrykańskiego rosną do 20 cm długości. Staś i Kali zbudowali w nim schronienie, aby przeczekać porę dziczystą. Akacja. Jej liście zaopatrzone są w przylistki, które często przekształcają się w ciernie, osiągające nawet do 12 cm długości. Kali budował z jej gałęzi zeribę. Zeriba. Rodzaj ogrodzenia z kolczastych i ciernistych gałęzi akacji wokół wioski, obozowiska lub placu dla bydła, głównie stosowana dla ochrony przed drapieżnikami. Według Sienkiewicza nazwa ta była stosowana raczej w Afryce Północnej w Sudanie. Wioska Wahima. Otaczał ją akacjowy gaj. Długie kolce tych drzew strzegły osady przed wrogiem. Robiono z nich zeribę. Po środku znajdowała się okazała chata króla wioski, ulepiona z